Czy ABC wersja dla wierzących. Episkopat publikuje Wademekum Wyborcze Katolika. W nim wskazanie, jak głosować. Wprawdzie nie na konkretne ugrupowanie, ale na kandydatów, za którymi stoją konkretne przekonania. Renata Kijowska. Przed katolikami i wyborcami jednocześnie. Już wkrótce ważne decyzje. Rada do Spraw Społecznych Episkopatu przygotowała Wademekum Wyborcze Katolika. Nie wskazujemy na żadną partię. Przypominamy o pewnych zasadach, które są nienegocjonowalne dla katolika. Katolik ma nie negocjować, tylko głosować na tych, którzy między innymi opowiadają się za prawem do życia od poczęcia do śmierci, za rodziną opartą wyłącznie na małżeństwie kobiety i mężczyzny, sprzeciwiają się budowaniu świata tak, jakby Boga nie było i ekonomii, która zabija. Bardzo mnie zmartwiło publikowanie Wademekum. Jest niezgodne z oświadczeniem episkopatu z maja tego roku, w którym episkopat zaapelował, aby nie mieszać kościoła w kampanii wyborczą. Przestrzegam przed tym dokumentem. Ten dokument zrobi dużo szkody. Bo jak mówi współtwórca projektu Kościół wolny od polityki, Wademekum nie jest nauką kościoła, choć się na nią powołuje. Wprowadza zamęt. Jeżeli mam partię na przykład, która mówi, będziemy bronili życia, która jednocześnie popiera pushbacki, jak rozstrzygnąć i na podstawie jakich kryteriów należy rozstrzygnąć ten dylemat? Ono wygląda tak, jakby było przygotowywane pod niektóre partie. Niektóre partie korzystają z podobnego języka, to kiedy biskupi piszą tego typu Wademekum, to korespondują jakby z tamtymi sformułowaniami czy wypowiedziami. Wademekum to za duży skrót, uważa ksiądz profesor Szostek, choć docenia zachęcanie do pójścia na wybory. Co ma powiedzieć katolik, który się zapoznał z tym Wademekum i chce być jemu wierny i stwierdza, że żadna z partii nie spełnia wszystkich 7? Lub że w Wademekum brakuje innych warunków. Zakaz szerzenia nienawiści. Zakaz egoizmu partyjnego, zakaz oszustw, korporacji, kradzieży, zakaz nepotyzmu. Obrona wolności sumy nie jest ważna, ale ważna z katolickiego punktu widzenia jest również prawa człowieka, ochrona migrantów, otwartość na uchodźców. Wybory to nakaz sumienia, czytamy. Ale co, jeśli katoliczka lub katolik nakazu posłuchają, a zagłosują inaczej niż wskazano? To już potem będzie jego problem i jego problem jego sumienia. Nie wiem, czy jeśli ktoś nie uzna, czy miałbym teraz wskazać, że to będzie człowiek grzeszny. Kościół ma być wyrazisty, mówią twórcy Wademekum, który jest rozsyłany do diecezji. Renata Kijowska, Fakty.